W tym odcinku pokażemy sobie, jak włączyć automatyczne logowanie w systemie Windows 10. Naciśnijmy Windows R i wprowadźmy to polecenie net.pl/vis. Następnie wybierzmy OK i widzimy taki panel. Zaznaczmy naszego użytkownika i później odznaczmy to pole. Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Wybierzmy Zastosuj. Wprowadźmy tutaj dowolne hasło. OK. I teraz po uruchomieniu komputera już nie będziemy musieli wprowadzać hasła. Zostaniemy automatycznie zalogowani do systemu. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.